Hejka, z tej strony Jasper, jest oczywiście ze mną jak zawsze Haradziński i w dzisiejszym... Czemu zawsze mi dajesz piątkę? I w dzisiejszym filmie rozpoznamy sobie TikTokerów po ich głosach, także już bez przedłużania przejdźmy sobie do odcinka. Dobra, żeby ich troszeczkę zaciekawić do oglądania tego filmu, bo nie warto pomijać, to zobaczmy od razu pierwszą osobę, także 3, 2, 1... Miau! Zresztą jestem taki umorusany, ale przyszedłem do zwierząt im dać jeść, no i zawsze... Ja już chyba wiem. Ja też wiem. Musi być jedno odsłuchanie. Tak? Tak. Po jednej nutce, jak w jaka to po mamy... jednej nutce, nie możemy więcej, bo inaczej jest już nielegalnie. Ja wiem. Ja też wiem. Też to wiem. Trzy, dwa, jeden. Kamil Owczarek. I czy jest to Kamil Owczarek? Bo wyszło sumie... szydło z worka, kto czy jest, który ogląda. On dużo mówi w filmach, więc... Dobra, tylko teraz musimy zaczekać na odpowiedź. To jest Pasofix. Co? Co? Ja Pasofixa w ogóle nigdy w życiu nie oglądałem, więc nie wiem. Puszcz jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz. Miau! Zaraz jestem taki umorusany, ale przyszedłem do zwierząt im dać jeść, no i zawsze... Ale w sumie czemu Kamil Owczarek miałby zwierzętom dawać jeść? Boże, co my jesteśmy głupi. Kolejne! 3, 2, 1. Przepraszam za spóźnienie. Takich ludzi nam trzeba. Gratuluję, jest pan przyjęty. Wiem! Wiem! Czekaj, najpierw zapytam. 3, 2, 1. Witk. Ej, to jest łatwe! Źle powiedziałeś, powiedziałeś Wikt. Ja powiedziałem Witk. I kto to jest? Sprawdźmy, może Piotrek się myli. Ty się mylisz, źle powiedziałeś. Nie, dobra, nie liczy się, okej. Okay. Jest to Witk, także gratulacje Piotrek. Nie no, ty też masz punkcik. Nie no, nie mam. Masz. Nie no, serio, nie, bo to jest i tak za łatwe. Musimy to jakoś utrudnić. Trzeba dobrze powiedzieć nazwę tej osoby. Okay. 3, 2, 1. Byś płetwy zamiast stopy. Nie wiem. Wielu z was nie wierzyło, że mam tak dużą stopę. Jest oto dowód. Więc macie tu buta? Wiem kto to. Wiem kto to, ale ja tylko wiem. Przez to, że mówi o butach. Ja bym tego nie zrozumiał po głosie. A czekaj, bo zapomniałem jego imienia. Wiem jak się nazywa, ale nie wiem jak ma na nazwisko. 3, 2, 1, Jerry! Jerry, brat Paśka. No to chyba dobrze razem odpowiedzieliśmy. Paśek ma nazwisko, czy nie? A nie, ma przecież, Boże, ja myślałem, że... On już jest stały wszędzie Paśkiem, myślałem, że ma nazwisko Pasiek. No tak, ale tak się zdarza w internecie. W ogóle on powiedział, że dostaje buty za darmo, bo ma ten taki wielki rozmiar, że Nike jakby ma taki program dla osób, które mają taki wielki but. Aha, jestem ciekaw. Ja widziałem to gdzieś w komentarzu po prostu, nie, że on... Aha, no tak, dobra, rzeczywiście, okej, w komentarzu, sorry. Ale każdy to zobaczył. To prawda, czy ktoś tutaj ma rozmiar 50 buta? Czy dostajecie buty za free? Może warto sobie powiększyć stopę? Może to przemyśleć. Szybciej! Boże! Czas to pieniądz! A pieniądz to życie. A życie to śmierć i podatki. Jerry, brat Paśka, okej. Okay. Jerry, czy... Pasiek, brata. Lol. To nikt nie powiedział. Dobrze! Nie, no dobrze, liczy się, okej? Okay? 3, 2, 1. Kolejny. Start. Wiem kto to, wiem. Zobaczmy. Czapkę, kapelusz. No tak, no. Kapelusz. No tak, kapelusz. Dobra, ale musimy powiedzieć imię i nazwisko. Okay? Imię i nazwisko? Żeby imię... było trudniej. No dobra, spoko. 3, 2, 1. Marta Rentel. Brawo my, chyba. Chyba. No na pewno. Nie no, kto by... Nie no, dobra, nie ma tutaj ale nic ten sobie. Pierwszy, naprawdę ja myślałem, że to był Kamil Owczarek tak po głosie. Bo mam bardzo podobne głosy. Marty Renty, woo! Jej! Więc nie martw się, uśmiechnij się. Kolejna. Nie jest tak źle. 3, 2, 1. Z życia zoologa. Dzień dobry, czy macie może kule? Ja na początku myślałem, że jest to Kamil z Psycho Couple. A tak przez pierwsze pół sekundy. Co? Kto może coś o zoologii robić? Z życia zoologa? Już wiem! Mam z tą osobą zdjęcie! Robiłem sobie z nią zdjęcie na meetupie. To jest youtuber. O Boże. Tylko nie wiem jak ma na nazwisko, ale wiem jak ma na imię. Chyba. Teraz. Ja wiem o kogo mi chodzi. Dobra, już wiem. Wiem jaki ma nick na YouTubie. Dobra, ja też strzelę, nie wiem. 3, 2, 1. Kamil Travel. Dobra, ty zdecydowanie wygrałeś. Kamil Travel tutaj dużo bardziej pasuje. Skąd masz zdjęcie z tym Kamilem? Na meetupie.
Przypadkiem go spotkałem. Ale przypadkiem sobie zrobił z tobą zdjęcie? Czy? Nie no, wtedy byłem na meetupie jako fan i wtedy robiłem sobie zdjęcie z każdym. A my byliśmy wtedy razem na tym meetupie? Nie. W 2018? Nie, byłem wtedy jeszcze z mamą. A, myślałem, że z kimś innym, dobra, nieważne. Co? Nie dziapec. Ale zobaczmy, ile ma obserwacji, poczekaj. Nie dziapec. Ma 77 tysięcy, no mieliśmy szansę nie zobaczyć, okej? Okay? Mieliśmy szansę, dajcie nam wybaczyć to. Przepraszamy cię, nie dziapec. Kolejne. 3, 2, 1. Ej, patrzcie na to, bo ostatnio sobie przeglądam moje zdjęcia na Instagramie, bo strasznie lubię oglądać swoje zdjęcia, w ogóle lubię... Ja wiem. A ja nie wiem, kto to. Ja wiem. Nie mam pojęcia. Zielonego pojęcia nie mam. A, wygram. Bole. Napiszcie w ogóle, czy wy wiecie. Możecie z nami też pograć tak naprawdę. Piszcie w komentarzach swoje odpowiedzi i piszcie, czy wam się udało wygrać. Ile macie punktów. Dobra. To 3, 2, 1. Dominika Rybak. Coś czuję, że każdy to wiedział, tylko nie ja. 3 hours later. Dobra, mamy już wyniki. Jest to Dominika Rybak. Widać, kto jest bardziej uzależniony od TikToka. Kolejna. Weź. Gumę żuję. Odezwały się odpady biodegradowalne. Nie no, nie. Nie, nadal nie lubię twojego zapachu. Znajdę, jak masz gumę. 3, 2, 1. Na podryw dziewczyny z pociągu. Czy twój ojciec jest producentem cukru? Nie. To czemu jesteś taka słodka? Nie, to założę się, że masz na imię Gogle. Bo masz wszystko to, czego szukam. Aj. Coś czuję, że Kama i Adzik mają całkowicie inne dla ciebie od nas. Szczerze? Nie wiem. Nie mam pomysłu. Ale na pewno nie jest to jakiś chyba... Taki bardzo popularny twórca. Taki, który jest tutaj długo już na TikToku. Na pewno ktoś jest nowy. Ty siusiak. Sam jesteś siusiak. Au! O kurde, Piotrek. Co? To był ktoś popularny. To co? Zietkowski. Zietkowski, o ile się nie mylę. Ale jak to możliwe? Ale w sumie nigdy nie słyszałem jego głosu. Zietkowski ma 3,6 miliona obserwacji, po czym my kilkanaście sekund temu. Ale na pewno nie jest to jakiś chyba... Taki bardzo popularny twórca. Dobra, w takim razie przepraszamy cię, Krystian, i przejdźmy sobie do kolejnej osoby. 3, 2, 1. Nie będę się za nikogo wypowiadał, nie będę o nikim wspominał. Wytłumaczę wam to po prostu od początku do końca, żebyście zrozumieli. I będę mówił tylko fakty. Okej, okay, wiem. To ja tłumaczący się na grupie, znaczy... To ja tłumaczący się na godzinie chyba wcześniej. Jest to 3, 2, 1, Filip Zabielski. Jest to Filip Zabielski. Kolejna osoba. 3, 2, 1. Dla was ważną sprawę. Nie robię tutaj takich filmików i czuję się tym trochę dziwnie. W każdym razie wydaje mi się, że jest to ważne dla was i dla wszystkich, więc posłuchajcie proszę. Wiem. Ja wiem bardziej. Ja wiem pierwszy. Ja pierwszy wiedziałem. No dobrze, ale ja też sobie dotarło do mnie, tak? 3, 2, 1. Dominik Krupiński. Jest to... Dominik Krupiński! W ogóle ty wygrywasz, prawda? Chyba tak, już nie wiem, pogubiłem się. Kolejna wersja powinna być taka, że kto pierwszy kliknie. Okej, okay, na grzybko. Mamy taki... Znaczy już wyrzuciliśmy tego grzyba? Mamy. Wyrzuciliśmy na pewno. To będzie grzyb? Kolejna wersja, więc jeżeli chcielibyście, żeby był kolejna część tego, gdzie będzie taki grzyb do klikania, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, jak będzie 10 tysięcy łapek w górę. Co ty, za dużo. Jak będzie 10 tysięcy łapek w górę, to... Jak będą łapki w górę, to nagramy. I tak nagramy. 3, 2, 1. Czy też razy jak w kinie, nie wiem, jesteś sama i jest cała wolna sala i akurat jakiś obcy siada... Wiesz, wiem, kto to. Dobra, 3, 2, 1. Lexi! Jest! Dobra, sprawdźmy, kto to. Czemu się nie daje zastanowić na. I jest to Lexi! Woo! Musiałem, bo inaczej bym przegrał. No dobrze. Wszystkie chwyty dozwolone, okej. Okay. Dobra, teraz mamy ostatnie. To będzie już remis. Teraz mamy remis, więc to jest decydująca runda. I może zrobimy tak, żeby na pewno ktoś wygrał.
Jak już wiesz, to od razu krzyczysz. Kto to? Dobra? Dobra, okay. Żeby było, że jednak ktoś wygra, okay, tutaj, okay, nie będzie remis. W porządku. Okej. Okay. 3, 2, 1. Tuleć sobie włoski, bo chciałam mieć, no, duszę. To jest Sabino! Jest to Sabina, Sabinita. I kto to jest? Sprawdźmy, bo wiesz, nie możemy być niczego pewni. Sabina dużo mówi o włosach. Zauważyłem na stories. Ja mam problem, bo ja kobiet tak mniej rozpoznaję. No, bo jesteś tylko zainteresowany mężczyznami, tak? Nie, ja tylko głupi pedale. Nie, my tak naprawdę, kochani, do siebie się super odzywamy, tak naprawdę. Kochania. Ała! Smutno mi teraz. Bardzo mi smutno teraz. Bo ja miałem nadzieję. Ja miałem ambicje. I co? Jajco. Jest to Sabinita! Woo! Nie pogratulujesz mi mojej wygranej? Dziękuję, dziękuję. Niech ci się czkawką odbije. W takim razie, kochani, dziękuję wam bardzo, bardzo za oglądanie tego filmu do końca. Koniecznie sprawdźcie nasze Instagramy Jasper55 oraz Harazinsku. Zabrakło mi powietrza. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć, pa pa!